Jedziemy na wycieczkę. Sami, we dwójkę. Przyjechaliśmy na plażę. No ale akurat w tym momencie mała usnęła. No więc niech chodzi sobie klimatyzacja, a my sobie puścimy drona. Plaża jest w tamtym kierunku, a w tym kierunku mamy góry. Także mamy chwilę czasu na polatanie. Witam serdecznie. Dzisiaj wpadłem na pomysł i wybrałem się z córką na morze, na plażę. Pojechaliśmy sami, we dwoje. Oczywiście usnęła mi podczas podróży, ale dojechaliśmy, teraz się wyspała, musimy coś zjeść, zjemy coś. I poczekamy jeszcze chwilę, żeby to słońce trochę nam spadło i pójdziemy się bawić w piasku. Zaraz też polatam trochę, jeszcze nad plażą. Już widzieliście lot z parkingu, jak spała. A zaraz polecimy tutaj nad plażą. Jest pusto, to nie jest sezon jeszcze w ogóle na wyprawy Chińczyków. Coś tu mi się ustawiło nie tak. Także puścizna, totalna puścizna. Mamy około 28 stopni w cieniu, ale jest fajny taki lekki wiaterek chłodnawy. Nie jest zimny, nie jest gorący. Także jest bardzo przyjemnie. No co, spędźcie z nami jeszcze chwilę czasu. Zaraz rybkę podadzą i... Nie pamiętam, już to zamówiłem, no. Okej. To tak trochę bez mojej twarzy. Pusto. Widzicie, jest bardzo pusto, nie ma ludzi. Nie ma ludzi. No zresztą, druga sprawa, dzisiaj jest czwartek, piątek. Piątek. Także dzień pracujący. Nie ma klientów praktycznie, tu jakaś parka, tam dwie dziewczyny siedzą, a tutaj wybieramy. Ja wybrałem tą rybę, ma mało ości, jest dosyć smaczna. Tu mamy homara, nie zamawiałem homara,
I jakieś tam inne dodatkowe rybki, owoce morza, muszle. Nie ma dużego wyboru, ale nie ma się co dziwić. Jest to wolny praktycznie dzień i nie ma zbyt dużo klientów, a te produkty muszą być świeże i nie ma możliwości, żeby je zbyt długo trzymać, dlatego kupują w małych ilościach i bez jakiegoś tam olbrzymiego wyboru. Tak musimy sobie poradzić. Wybraliśmy co nieco i tyle. Dobra, wracam do stolika. Idę zobaczyć, co tam moja mała robi. Jak się czuje, nie? Czekamy na jedzenie. Dla dziecka jajka, które już znacie, i ryż. Najbezpieczniejsze przy takiej wyprawie, gdzie słomoneczko i nie wiadomo gdzie jemy. A ja zjem rybkę. Później wam powiem, czy była smaczna, czy nie. Dobry kokosik? Smakuje ci, kochanie? Tak, to jest ta podusia. Musi ją zawsze powąchać. No i się skończył się mój dzień z dzieckiem. Przyjechały do mnie, no. Zabrała koleżankę, zabrała dzieci. I przyjechały. No i koniec. Dziecko już z mamusią teraz. Zimna woda. Znaczy... Nie jest tak zimna jak w Bałtyku, ale... Ale zmącona jest dużo mocniej. Zaraz przelecimy kawałek, jak damy radę. Oszaleli, chciałem wziąć, słuchajcie. Chciałem wziąć 4 krzesełka, parasolkę i powiedziała mi 280 RMB, prawie 200. No oszalała zupełnie. Wzięliśmy sobie stolik w restauracji. Zamówiliśmy picie, jedzenie. I taniej nas to wyjdzie. Ale to jest, słuchajcie, to jest chińskie... Tak wygląda chiński biznes. Chiński biznes wygląda w ten sposób, że im mniej sprzedają, czyli im mniej produkują, mniej wynajmują, to tym bardziej podnoszą cenę. Bo suma końcowa musi się zgadzać, tak? Czyli im mniej, tym jest drożej. A tu mamy port, to jest port rybacki. Co się ma? Ha? Emily? Op! No dobrze, dzieci się bawią, a ja spróbuję. Jest wiatr, ale spróbuję. Zobaczę, jak mi się zachowa dron tutaj. A!
No to już mam całą grupkę, nie? Cała grupa. Jeszcze nam dołączyła jedna dziewczyna. Tyle z mojego wolnego. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że zawsze jest drogo, tak? Na takich ośrodkach. Ale tutaj to z niektórymi rzeczami to po prostu przesadzają, nie? No i to by było na tyle w tym odcinku. Nie jest to oczywiście koniec dzisiejszego dnia, który mieliśmy do spędzenia jeszcze, ale materiału się nagrało praktycznie na dwa następne odcinki. Byliśmy w restauracji, a po restauracji żeśmy poszli w miasto. I też ciekawe tam efekty były. Także nakręcę ten film. Powinny wyjść, nie wiem, może dwa albo jeden odcinek. Także zapraszam, postaram się go złożyć jak najszybciej. I jeszcze wrzucę może później ciekawą historię. Tam nie wiem, czy zwróciliście uwagę na kościół, który był na plaży. To wrzucę go w następnym odcinku na samym początku, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Również jak widzieliście te zdjęcia do ślubów, tak? Pannę młodą, pana młodego. Także może opowiem coś o tym w następnym odcinku. Także do zobaczenia, kochani. Wiedziałem, że zamówicie gołębie, kurde.